Dobra, ludzie. Poprzedni opening skończył się nieciekawie. Muszę się napić wody. Nie wycinam tych do odpicia wody, bo musicie też pić wodę. Woda jest bardzo ważna. Jest która godzina? 3:40. Zostały mi dwie rzeczy. Mianowicie to, a że ostatni Zekrom i Pikachu wyszedł tragicznie. Jeden drop, 10 boosterków. Jeszcze takie fajne boosterki, jak tu widzicie. Jeden drop. Tornadus V. Zwykła fałka. Jeszcze gdyby to był chociaż gold, ale nie. I zostało nam drugie to. Czyli Deoxys, VMAX and V-Star. Co zrobimy? Otworzymy po prostu oba w jednym odcinku. Miało to być oddzielnie, ale postanawiam, że zrobimy oba, dlatego że no, w położeniu, tak jak powiedziałem, Zekrom nic nie dropnął. No a to nie będę otwierał w jednym odcinku, skoro tutaj są tylko 4 boosterki. Bez sensu. Dlatego co? No bierzemy się do otwierania, tak? Zaczynamy od tego Deoxysa. I zostawimy sobie Tag Team, Charizard i Reshiram na sam koniec. Już nie ma po tym żadnego, niczego do otwierania. Aż jest mi lekko przykro. Wow, no nie fajne. Fioletowe to jest. Ej, to jest... kartka. W sensie, to nie jest fioletowe tło, tak od razu na kartonie, tylko to jest... O. To jest jakieś... coś. Battle Box Upgrade Guide. To jest pewnie, nie wiem, to żeby grać, czy coś. Spoko. No, zachowam sobie to jako pamiątkę. Na pudełko, no niestety, tak jak cała reszta pudełek idą do kosza. O, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać, bo na tym sobie będziemy otwierać po prostu. Czyli co? Mamy tutaj Deoxys V-Star Jumbo. I mamy tak. Tą samą dużego V-Star już zwykłego rozmiaru. Pałkę i VMAXa. No i znaczek V-Star i 4 boosterki. To co, przechodzimy do otwierania. Tutaj macie kodzik, więc nie muszę wyciągać ich. A teraz widzicie. Mamy naszą Jumbo kartę. Tak to wygląda. W Jumbo mi się wydaje, że centering zawsze jest taki sam. No i te, no znaczek V-Star, co jak co, ale nikogo to nie interesuje zbytnio, raczej. Już trochę się uzbierało tych plastików, a no cóż. Brilliant Stars, Astral Radiance i 2 Lost Origin. Tak skromnie, ale dobrze. To co, otwieramy od razu. Czyli kodzik. Ciekawe, czy tym razem coś dostaniemy. Tak, żeby chociaż ładnie zakończyć to otwieranie na razie. Żeby dobrze zapamiętać openingi, to dobrze by było. Energia, Electric, Toolbox, Gastrodon, za nazwą, Roselia, Inkay, Porygon, Blipbug, Finion, Politoed, Trivenant, Holo. Ok. Dobra, drugi Lost Origin. Polecam oglądać poprzednie odcinki. Tak mniej więcej w dobrej kolejności. To zobaczycie właśnie, jakie fajne dropy były i mój wskaźnik zmęczenia. Porównanie teraz, mojej twarzy teraz, a porównanie mojej twarzy w pierwszym tym odcinku. W tej koszulce mowa. Z tego właśnie Ala Challenge. Ok, tu macie kodzik. Niestety biały kod, więc może trainer gallery chociaż panny. Ok. Energia, Toolbox, Hariyama, Ark. O, ale fajne. Arkfon. Litleo, Gastly, Hisuian Zorua, Ducklet, Binacle, Electroic i Hoopa. Nic za nic. Ok. Dobra. Ponownie biały kodzik. Tym razem to jest Astral Radiance. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię to w ten sam sposób, w takim razie co w poprzednim. Energia, Featherball, Whiskers, Sweet Honey. O, apetycznie wygląda. Kombi, no bo jak miód to oczywiście pszczółka. Ralts, Nikit, Togepi, Shatot, Kriketion i Overquill. Okej, tak to jest z białymi kartami. Tak to wygląda. No niestety, coś na koniec mi się szczęście nie poszczęściło. Energia, ogień. Ło, wow, w ogóle jak tutaj sparzyło. Nie widać tego aż tak na nagraniu. Ale no tutaj takie te. Okej. Okay. Marnie Sprite. Grotl. Klang. Grimer.
Clefairy, widów Electabuzz, Hawlucha, Piplup i Lapras. No to to byłoby na tyle z Deoxysa. I bierzemy od razu kolejne, czyli nasz tutaj, czy widać to? No, Reshiram and Charizard GX. Dobra, wyciągamy. O, łatwo wyszło. Ej, ale fajnie. Tutaj zamiast dwóch Battle Styles są dwa Vivid Voltage, czyli dużo bardziej się opłaca to niż Reshiram and Pikachu, chociaż ja miałem i tak oba. Znaczy dużo bardziej, to jest duże słowo, bo niekoniecznie, tak? Może ktoś lubi Battle Styles, no i to nie ma też tak, aż tak dużej różnicy chyba Battle Styles czy Vivid Voltage. Aż takiego nie ma różnicy. Czy Evolving Skies, ale no mimo wszystko no Vivid Voltage jest lepszy niż Battle Styles, nie oszukujmy się. 5 Chilling Rain, bo jeszcze tutaj te 3. Tu macie kodzik, okej. Okay. Tak jak mówiłem, 5 Chilling Rain. No i te dwa Vivid Voltage właśnie na miejscu Battle Styles. Okej. Okay. To co? No to lecimy po kolei, tak jak otworzyłem, tak jak wyjąłem. Czyli Vivid Voltage na pierwszy ogień. Psychic Energy. Metang. Girafarig. Alistair. Rockruff. Whismur. Trubbish. Tynamo. Klobopus, Zeraora Holo i Shiftry Rerka. Kolejny Vivid Voltage. W ogóle Vivid Voltage i Evolving Skies to są takie dwie serie, które nie chcą mi oddać za Boga. No cóż, nie będę im się gniewał, bo Shining Fates oddał. I Hidden Fates, ale... Ale no. Chciałbym zobaczyć, jak to tam wygląda. Duskhole, Riolu, Sandile, Welmer, Widow, Manectric, o, Zikrom, Holo. Okej. Okay. Dobra, Chilling Rain, Vivid Voltage nie oddał. Okej, okay, Energia Ciemności, Honey, Avery, Lydian, Galran Farfetch'd, Porygon, Heracross, Sobble, Skuvet, Tsarina w reversie i Aggron. Zwykła rerka. Nie wiem, jakieś ważone mogą być te paki, czy jak to wygląda? Bo żeby naprawdę nie mieć dropu, to jest akurat szok. Niektóre pięknie oddają, a tutaj nam nic nie wchodzi, absolutnie. Także no przykra sprawa, no nie powiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia wody. Lydian. Pionia. Honey. Lapras. Blitzel. Aron. Dirling. Delibird. Hatrem. O, no dobra. Ponownie Tornadus. Wcześniej też miałem Tornadusa. W tamtym zekromie. No tylko tutaj mamy Vimaxa, nie? Także troszkę lepiej w teorii. Troszeczkę lepiej. Dobra, mamy tego Tornadusa schowany w sliwie już. No niestety, ale będzie matowy. Tak jak mówiłem, już nie mam tamtych. Tornadus również w sliwie już. Już w sensie w podwójnym, bo już był. No i co, no i lecimy dalej, tak? Lecimy dalej. Jak na razie jeden dropik, także sobiutko jak na dwa boksy. Chociaż tyle, że VMAX, a nie po prostu fałka jakaś tam randomowa. A no to też nie jest coś mind-blowing, że tak powiem, czyli wyjątkowego. Pioni, Leiron, Fire Resistant, Glows, Quillfish, Slowpoke, Widow, Klobopus, oj, przepraszam, Marip, Inkay. O, okej, okay, no tutaj już mamy dwa, czyli kolejna fałka, Ice Rider, Calyrex. Nie jestem jakoś wielkim fanem tych oto Pokemonów. Znaczy tego oto Pokemona. Ale no lepsze to niż nic. Tutaj chociaż coś dropło. Okej. Okay. Pyk. Energia Psychic, Meloni,
Brawly, Wirlipad, Yamask, Castform, Sunnyform, Castform normalny, Ladybug, Golet i oba mocno. W ogóle ten booster jest prawie że identyczny do jednego z tych, co otwieraliśmy poprzednio. Także ciekawa sprawa. Chilling Rain. Steel Energy, Steeny, Dyna Tree Hill, Spiral Energy, Diglett, Skorbany, Shupet, Kupfu, Blitzel, Rockruff i Ampharos. Nie holo. No widzicie, już jestem padnięty z energii, już mam dosyć. Nie dropi nic takiego piątkowego, żeby chociażby mi adrenaliny dodać. Także no cóż, no. Jest 2, 3, 4, ale challenge jest zakończony. Udało mi się, jestem zadowolony z tego powodu. Tylko no będę zadowolony, jak będę musiał to wszystko sprzątać. Skip Room Raihan. Jak będę musiał to wszystko sprzątać i w ogóle ogarniać, no to też będę bardzo zadowolony. Ucha, już się nie mogę doczekać. Cutie Fly, Hitmonchan, Marip, Bagon i Wishiwashi. Ale ważne, że jest ogarnięte. Jutro się ogarnie właśnie ten porządek, się zrobi. I co? I będzie do montowania wszystko potem. Coraz więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja to się cieszę, że mi wystarcza miejsca w ogóle na telefonie i na komputerze, żeby to ogarnąć wszystko. Hipno. Vigoroth. Kurczę, no nie ruszę się. Vigoroth, Lumbre, Carvana, Dweeble, Marip, Scraggy, Drowsy, Phoebus i Shiftry. No, ostatnia szansa. Tyle Evolving Skies i ani jednego dropa nie dostałem jeszcze do tej pory z Evolving Skies. Mam klątwę. Jest to najwyraźniej klątwa Evolving Skies. Możecie mi dać lajka, żeby mnie trochę pocieszyć z tego openingu, bo to jest po prostu przykra sprawa. Ja wam tego daję. To ja proszę tylko lajka. Na pocieszenie. Nie za kody, na pocieszenie. Dobra. Energia prądowa. Prądowa. Treasure Energy. Ribbon Badge. Fluffy. Applin. Lillipop. Emolga, Tentacool, Pumpkaboo, Stormy Mountains i Holo. Taki eye contact na zakończenie. I tak jest dobrze, 18 minut, mamy czas. Napijcie się wody. Już skończyłem, ale mi wysuszyło gardło. Wow, nigdy tyle nie gadałem. Co przez ostatnie 5,5 godzin? 5,5 godzin nagrywam. To nieźle. No, nie najgorszy wynik, nie? No, to co? To widzimy się w następnym odcinku. Nie wiadomo, co to będzie. Ja nie mam jeszcze pojęcia teraz w mojej głowie. I nie wiem, kiedy to będzie. W sensie dla was za 2 tygodnie, a dla mnie kiedy to będzie, to nie wiem. No i co? Pamiętajcie, możecie zawsze napisać, co byście chcieli. Ja to postaram się ogarnąć. Czy to jakaś gra, czy to otwarcie jakichś Pokémonów, czy nawet co innego. To dajcie mi znać, co dokładnie chcecie i postaram się to ogarnąć. Dobra, bo wybija zaraz 20 minut, to zakończymy akurat tak na czas. Jest 43, 44. Dobra, trzymajcie się, nie? No to peace.